jesteście drodzy Panu Jezusowi i On wie, że dzisiaj wielu z nas może ma smutek, wielu z nas nie widzi dalej drogi, wielu z nas jest zniechęconych. To wszystko Pan Jezus wie. Niektórzy wiedzą, jak mają iść. To też jest, może być czasami problemem człowieka, że właśnie wybrał swoją drogę. Ale Jezus nas wszystkich kocha, powiem Wam. On chce nas tak przygarnąć. On chce nas naprawdę w jedno uczynić. I każdemu wyznaczył już to, tą drogę wspaniałą, jaką ma każdy z nas iść. Czy to bogaty, czy biedny, czy to wykształcony, czy niewykształcony, czy to młodzież, czy to dzieci, czy to pastor, czy dopiero co nawrócony. On dla każdego wyznaczył tą drogę. Ta droga to jest pójście za Nim i naśladowanie Go. A inaczej mówiąc, jest to droga na górę, na krzyż. Ze swoim krzyżem oczywiście. To jest ta droga. Nie ma innej drogi. My nie możemy się urządzić tutaj na tej ziemi. Nie możemy po prostu nic zrobić. Nic zrobić. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic nie uczynicie. To oczywiście mówione jest o tych, którzy chcą wypełnić Jego wolę. Wiecie, co to jest? Wiemy, co to jest? Krzyż. Ale wiecie, że to jest narzędzie zbrodni? To jest narzędzie zbrodni. Wiecie, w starożytności też były różne krzyże. W Babilonii, w Fenicji też czczono tam muza i też właśnie coś takiego wystawiano. Nawet u nas jako Słowianie była ta swastyka, w Indii swastyka też się pojawiała jako krzyż, w Egipcie. Dużo tych różnych takich było tych znaków, które coś oznaczały, czasami właśnie bóstwo. Ale wiecie, dzisiaj na pewno oznacza to śmierć dla każdego człowieka cielesnego, który chciał iść za Panem Jezusem. To jest właśnie ten krzyż. I dopóki On był krzyżem, który uśmiercał, była moc. Była moc w Kościele. Jeżeli ludzie zamienili Go w jakiś przedmiot dekoracyjny, przedmiot już taki po prostu religijny, stracił swoją moc. I święty Paweł już na samym początku powiedział o tym, że właśnie mowa o krzyżu jest głupstwem. 1 Koryntian 1,18. Już to było w pierwszych wiekach, kochani. To nie tak, że za apostołów tego nie było. Już to się działo. Po prostu są ludzie, którzy chcą iść za Jezusem, którzy wiedzą, co to znaczy pójść za Jezusem. To znaczy, że zapierają się samego siebie. I są ludzie, którzy chcą, aby te pięć zmysłów działało w nich, aby te pięć zmysłów zaspokajały ich pożądania, moje ja. A więc wzrok, słuch, węch, dotyk, smak. I ludzie kierowani są poprzez ciało. Biblia mówi o tym, że ten, który żyje w ciele, Bogu się podobać nie może i zginie. Że ten, który żyje w duchu, zwycięża to, co cielesne. Dlaczego ma to zwycięstwo? Dlatego, że ma krzyż Jezusa. Dlatego, że ma tą drogę. Drogę, którą Jezus wyznaczył. 1 Koryntian 1,18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Słuchajcie, jakie słowa niesamowite. My, którzy dostępujemy zbawienia, dla nas ten krzyż jest mocą Bożą. Widzimy, mówiliśmy kiedyś o Bogu Wszechmogącym, Bogu Wszechmocnym, który wszystko może. Więc jeżeli my wiemy teraz, jak możemy tą otrzymać moc od Boga, to my dołożymy wszelkich starań, aby pójść na ten krzyż.
Tak jak powiedziałem, są ludzie, którzy nie chcą pójść na krzyż, ale ja wierzę, że nie jesteśmy to my. Ja wierzę po prostu, że jeżeli jesteśmy, zgromadzamy się, to po to, aby rzeczywiście wziąć coś od Pana. I czasami sami odbieramy coś od Pana, a czasami usłyszymy, czy kazanie, czy od brata, czy od siostry. I to nas zachęca raczej, to nas powinno zachęcać do tego, abyśmy szli za Panem, zapierając się samego siebie. Kochani, otwórzmy teraz Mateusza 16:24. Na tym fragmencie więcej będę chciał właśnie na ten temat powiedzieć. 16:24 Mateusz. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Jeśli kto chce pójść za mną. Zobaczcie, że Jezus to powiedział do uczniów, nie do wszystkich. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, że Jezus to powiedział do uczniów. To ciekawe, że i uczniowie mieli różne wahania. Uczniowie mieli różne rozterki. Czy to on, czy nie? A jeżeli on i mówi, że zaprze się samego siebie, no zaprzeć się samego siebie. Piotr też mówił: Panie, opuściliśmy to, coż będziemy mieć. No, mieli takie różne myśli, ale zobaczcie, że Jezus nie daje żadnej wątpliwości, że pokazuje nam kierunek i pokazuje również to, co będziemy mieć. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Utracić życie swoje możemy tutaj. Tutaj przede wszystkim na krzyżu. To krzyż jest narzędziem zbrodni, tak jak powiedziałem. I to on będzie miał moc, kiedy ty go uczynisz rzeczywiście narzędziem zbrodni, a nie tylko słowa albo po prostu na medaliku krzyżyk. To nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, Jezus oferuje swoim naśladowcom właśnie to, żeby się zaparli siebie i zaprzeć się temu, co gdzieś w nas wszystkich jest. A to, co się nazywa ja. Zaparcie się mojego ja. Bo ja to, bo ja tamto, bo ja zrobię tam, bo ja to uczynię, bo ja wiem już, co mam uczynić następnego dnia. Ja cały czas, ja i ja. I ja sobie siedzi tak na tronie naszego serca, nie Jezus często. I Jezus jest obok i nawołuje cały czas i mówi do nas poprzez sumienie, mówi do nas poprzez braci, siostry, że nie jest ta droga, że owocu nie widać w twoim życiu, że po prostu nie ma bliskości ani z Bogiem, ani z bratem, ani ze zborem. I to ja, wszystko ja. I to ja, Pan Jezus chce właśnie, żebyśmy mogli umartwić. I kiedyś właśnie jeden z reformatorów też powiedział: dla chrześcijanina nie ma innego rozwiązania jak zaparcie się samego siebie. Bóg dał mi pewne zadanie, którego spełnieniu mam poświęcić całe życie. Zapieranie się samego siebie i naśladowanie Pana Jezusa. Wiecie, to jest trudne zadanie, naśladować Pana Jezusa. To jest niemożliwe dla tego, który na nowo się nie narodził. To jest niemożliwe dla tego, który nie chce umartwić swojego ja. To jest dla tego tylko,
który mówi, niech się stanie wola Twoja w moim życiu. Chcę się Ci poddać. Biblia mówi o tym, przeciwstawcie się diabłu, poddajcie się Bogu i przeciwstawcie diabłu. To jest pierwsza rzecz, poddać się Bogu. A wtedy możemy się przeciwstawiać. Wiecie, otwórzmy 19 rozdział Mateusza, 16 wersetu. 19 rozdział Mateusza od 16 wersetu. I tutaj Pan Jezus spotyka, a właściwie młody człowiek pyta się Jezusa, co mam uczynić, abym miał życie wieczne. I Pan Jezus mówi, to spełniałeś? No spełniałem od samego dzieciństwa, chciałem to spełniać. To dla mnie było wspaniałe, cudowne. I wiecie, ten bogaty młodzieniec wyglądał naprawdę fajnie. Pan Jezus nawet się ucieszył. Spojrzał na nie z miłością. Wiecie, to jest bardzo dla nas ważne, że Jezus patrzy na nas z miłością, jeśli dobrze czynimy. Ale wiecie, Jezus przejrzał go bardzo dobrze. Zobaczył, że ten człowiek ma problem w swoim życiu. Że on tak naprawdę nie może go naśladować. Tak naprawdę on nigdy nie będzie chciał iść na krzyż. Ponieważ coś jest na drodze tego człowieka. Jest kamień, który chce ominąć ten człowiek. I na pewno z nas, jeżeli byśmy zwiastowali ludziom, to byśmy też pewnie się cieszyli, jakbyśmy im powiedzieli o tym, no słuchaj, musisz przyjąć Jezusa, to musisz się nawrócić. I wiecie, ludzie się cieszą, kiedy my im mówimy, że Jezus zaspokoi ich problemy, tamto, ale nie mówimy im często właśnie o tym krzyżu, o tym, co jest ich problemem. I to jest też na pewno niedobre. Chciałbym właśnie tu powiedzieć o tym młodym człowieku, że on, zobaczcie, poszedł zasmucony, ponieważ nie mógł tak naprawdę spełnić tego, co Jezus powiedział. I uważam, że wielu z nas ma jakiś problem w swoim życiu, że nie widać tych owoców w naszym życiu, że jest ten właśnie jedna rzecz, która po prostu, może nawet jedna rzecz właśnie, która nas po prostu wstrzymuje przed pójściem za Panem całkowicie, żebyśmy wydawali owoc. Żebyśmy się zapierali właśnie całkowicie samego siebie. Żebyśmy poszli na ten krzyż. Wiecie, jakże to było przykro dla Jezusa, gdy ten człowiek odszedł. I czy myślicie, że Jezusowi nie jest przykro, kiedy my odchodzimy? Że słuchamy czasami kazań, słuchamy jakiejś dobrej rady, opartej oczywiście na Słowie Bożym i odchodzimy i nic z tym nie robimy. Nie przeglądniemy notatek. Wiecie, tyle kazań, tyle tego wszystkiego, a my często stoimy w miejscu. A nawet jeżeli stoimy w miejscu, Biblia mówi, to się cofamy. Jezus pragnie, abyśmy właśnie poszli za Nim całkowicie. I pierwsza rzecz, której właśnie wracam do 16 rozdziału Mateusza. Pan Jezus powiedział o wzięciu, najpierw o zaparciu się samego siebie. To jest pierwsza rzecz, żeby wziąć krzyż, to człowiek musi się zaprzeć samego siebie. Nie można wziąć krzyża, jeśli człowiek nie zaprze się samego siebie. Jest to możliwe? Wziąć krzyż, żeby się człowiek nie zaparł siebie? Nie, to będzie po prostu kłamstwo. Więc pierwsza rzecz, żeby wziąć krzyż, trzeba się zaprzeć samego siebie. Jest to koniecznym krokiem dla wzięcia krzyża. Jeśli nie zrezygnujemy z realizacji własnych pragnień, nie jesteśmy zdolni przyjąć z Bożej ręki tych wszystkich pragnień, które Bóg ma, które On wyznaczy dla nas. Czym jest krzyż? Krzyż to zadanie, jakie Bóg Ojciec dał Jezusowi. I On w 100% to wykonał. On powiedział, niech się stanie wola Twoja do samego końca. On walczył w Getsemane, bo jak bardzo walczył o to, aby po prostu wypełnić wolę Ojca. Zobaczcie, Pan Jezus daje nam kierunek. To wszystko zostało po to zapisane, abyśmy wiedzieli, że to jest do samego końca. Były fajniejsze dni, kiedy Jezus chodził po ziemi, były gorsze,
ale kulminacja to była bardzo, bardzo trudna. I ja wierzę, że w dzisiejszych czasach to jest punkt kulminacyjny, który teraz jest. To jest walka o nasze naprawdę życie wieczne. To jest to, co Jezus być może miał już Getsemane dla niektórych. To jest to, że stoimy przed wyborem. Panie, opuścić Ciebie albo po prostu wytrwać. Wytrwać w tych zmaganiach i walczyć do ostatniej kropli. Jezus był jak krople krwi. Walczył. Walczył w modlitwie. Tu brat Paul właśnie mówił, że czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. Czyli zobaczcie, jeśli nie będziemy się modlić, nie będziemy gorliwie się modlić, jak Jezus powiedział i pokazał nam, to po prostu wchodzimy w pokuszenie. Zaczynamy od innego ducha przyjmować, a czasami właśnie od innego, no to od naszego ducha często, który pięć zmysłów uruchamia tutaj człowiek i no, mnie jest tak źle, o, jak mi jest niedobrze, ktoś mnie tam zranił, ktoś mnie to, tamto, owo. To boli, kochani, ale my zganiamy to na człowieka, który mówi kazanie. My zganiamy to na wiele okoliczności. I nie chcemy tak naprawdę pójść na ten krzyż, bo nie chcemy modlić się, bo nie chcemy pościć, bo nie chcemy właśnie w tym punkcie kulminacyjnym przyjść do Pana. Wiecie, my potrzebujemy z Bogiem więcej kontaktu mieć, a wtedy Pan da nam wszystko. Czy nie jest tak, że Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane? To jest szukanie w modlitwie, w zapieraniu się samego siebie. To jest to. Jezus uwalniał tych, którzy nie mogli brać krzyża. To są ci, którzy są zdemonizowani, którzy mają w sobie demony. To Jezus uwalniał ich, ale ci, którzy właśnie do uczniów powiedział ten fragment, to uczniów, ci, którzy mogą wziąć krzyż, a nie biorą, sami sobie są winni. Sami sobie są winni. I Jezus ma dla nas dobro. Pomimo, że idziemy tą drogą, pomimo, że właśnie ten krzyż boli, to jednak w tym wszystkim, powiem wam, jest błogosławieństwo. Wielkie błogosławieństwo, o czym później powiem. Kiedy mówi o krzyżu uczniów, uczy ich, że po pierwsze, Bóg Ojciec wyznacza również nowe zadania uczniom, czyli naśladowcom Jego Syna. Te zadania są różne, zazwyczaj oznaczają one żmudne i mało efektywne spełnienia naszych obowiązków. Tak, najpierw zaczynamy od domu i widzę tutaj znowu, że brat Paul tak wspaniale dotknął naszego problemu tutaj. W naszych domach nie nauczamy dzieci, w naszych domach nie ma społeczności. Wiecie, to jest też pewnego rodzaju krzyż. To jest taki obowiązek. No, fajnie by było siedzieć w fotelu. Fajnie by było w komputerze siedzieć. W różnych swoich przyjemnościach, w grach. To wszystko jest fajnie, ale rzeczywiście zaniedbaliśmy nasze dzieci. I my musimy teraz wziąć na siebie krzyż, odpowiedzialność. To będzie bolało często. Zaparcie się samego siebie. No, przestań, daj mi spokój, ja mam tu swoje obowiązki, tego obowiązki, zabawy. Widzicie, i my musimy odejść od tego wszystkiego i przyjść do dzieci. A dzieci do nas. Czasami jest to bardzo trudne. My musimy nie zaniedbywać tych rzeczy, które są tam, w szkole. Również musimy czuwać, brać na siebie krzyż, nie iść na kompromis ze światem, w pracy, na ulicy. Być świadectwem dla tego świata, być tą świecą, być tym miastem na górze. Dla nas jest to bardzo ważne. I również, kochani, w zborze my musimy to również zapierać się siebie. Łatwiej jest. Ja bym też, fajnie by było mi nie przyjść sobie raz w niedzielę, pojechać z dziećmi i się wyspać albo sobie obejrzeć film. Ale to wszystko nas doprowadzi. Wiemy gdzie. Gdzie ta droga prowadzi, kochani. To naprawdę nie ma nic wspólnego z krzyżem. Jeszcze raz mówię wam, że to nie ma nic wspólnego z krzyżem. To jest trudna mowa. Ale mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, pamiętacie? Lecz my, którzy dostępujemy zbawienia, dla nas jest to mocą Bożą i my w tej mocy możemy iść. I wiecie, Bóg daje wtedy nam siłę. Zmęczonemu daje siłę i bezsilnemu moc w obfitości. Bo
my wierzymy, że to On nam daje siłę, ten krzyż. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, nie marnujemy czasu. My nie marnujemy czasu, nie tracimy również wtedy tej siły, którą mieliśmy, mamy od Boga. Kiedy nawróciliśmy się, wszystko było lekkie. Och, Panie, ja Cię kocham, ja Cię bardzo kocham. Mieliśmy tutaj przykład dziewczyny, która się niedawno nawróciła w lutym w Anglii. Przyjechała, wiecie, ja z przodu widzę, co się dzieje. Wszyscy smutni, ona wesoła, raduje się, cieszy Bogiem. Wiecie, to jest coś niesamowitego, to jest coś pięknego. Gdzie to straciliśmy? Straciliśmy przy komputerach, przy telewizorach, przy głupich gadaniach, przy rozmowach. Czy kiedyś piękne mieliśmy też chwilę, tą grupę taką lotną, domową, kiedy mogliśmy rozważać Słowo Boże, kiedy się mogliśmy modlić. Teraz mamy, owszem, może się spotykamy, ale wiecie, mało słowa albo w ogóle nie ma słowa, a obgadywanie, a roztrząsanie. Wszyscy, każdy jest najmądrzejszy teraz. Każdy jest teraz najmądrzejszy. I zobaczcie, gdzie poszliśmy, którą drogą. Jezus mówi, zawróć, zawróć, kochany bracie, siostro, zawróć z tej drogi. Róbmy to, co się Bogu podoba. Naśladujmy to, co się Bogu podoba. Wzięcie krzyża. Czyli te żmudne zadania. Drugie, po drugie, krzyż jest nam dany. To Bóg nam go daje. To nie my sobie go bierzemy. Można by było tak właśnie też parafrazować, ale właśnie na pewno to nie jest krzyż takich ekstatycznych stanów, jakichś objawień tylko, na objawieniach życie, pobudzania emocji i innych takich właśnie produktów zabawiających współczesnych chrześcijan. Ktoś właśnie tak napisał, Made in Heaven, pochodzących niby z nieba. Wiecie, to jest często właśnie samotnia, czasami niezrozumienie, czasami po prostu prześladowanie jeden przez drugiego. To świat nas ma prześladować, a my czasami siebie prześladujemy. Kochani, my jesteśmy jedną rodziną. Bądźmy ze sobą. Kochajmy się, bracie, siostro. Krzyż. Czasami jest to krzyż zaniedbywania właśnie podstawowych obowiązków chrześcijanina. Tak sobie ludzie myślą, bo to dla nich jest wygodne. Takie jak gościnność, oddawanie dziesięciny do zboru. To dla nich, ja mówię oczywiście przekornie, codzienna, bez fajerwerków, modlitwa wstawiennicza, żmudna, uczciwa praca zawodowa. To wszystko, wiecie, to wszystko zostawiamy. Po trzecie, krzyż oznacza też cierpienie właśnie. Jezus przygotował swoich uczniów na cierpienie. Nawet już, wiecie, kiedy jest to w tych błogosławieństwach na górze, 5-10, zachęcając do wiary. Dalej, właśnie Mateusza 10:28-33. Przygotowując na niezrozumienie i wrogość, bliskość, to jest z Mateusza 10:34. Wiemy dobrze, że Jezus powiedział, że idę przynieść nie pokój, a miecz, bo poróżnię ojca z synem, matkę z córką dla słowa mojego. Zobaczcie, kiedy Jezus przychodzi, oczywiście nie przychodzi, żeby łagodzić wszystko, ale to jest rzeczywiście rozdział od razu. To jest miecz. Miecz, który często przecina, który pokazuje, oddziela prawdę od fałszu. Ale człowiek ma wtedy możliwość, albo pójdę na krzyż, albo odejdę. Mówiąc oczywiście, że nadal kocham Jezusa. Przesłanie jest jedno, krzyż boli. Krzyż Chrystusa bolał. Krzyż apostołów bolał, krzyż również bolał wszystkich reformatorów. A niektórzy poszli na ostateczność, musieli być czy na stosie spaleni, czy gdzieś w strasznych warunkach, jak to 11 rozdział Hebrajczyków pisze. Może to być też odtrącenie, to jest też krzyż, wyobcowanie, drwiny, dystans, lekceważenie, pobłażliwość, skrywana niechęć i nienawiść. Tak, kochani,
Też to skrywanie, później podawanie ręki. Jest to najgorsza rzecz, którą Pan Jezus zawsze mówił faryzeuszom. O tak, dzisiaj mamy też dużo faryzeuszy. Brak przychylności i życzliwości. Wiecie, to jest też cierpienie pewnego rodzaju. A powinno być zupełnie inaczej. Tych słów, które teraz przeczytałem, nie powinno być w Kościele. Krzyż to zadanie od Boga, jak powiedzieliśmy. Dane nam jako sługom, niewolnikom. I tak naprawdę to zadanie, które mamy właśnie wiernie spełniać. I gdy uczynimy wszystko, co nam polecono, co Pan Jezus mówi, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Łukasza 17:10. Bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Czy możemy tak powiedzieć, sługami nieużytecznymi jesteśmy? Bo coś uczyniliśmy? Niektórzy nawet nie zaczęli, kochani. Niektórzy jeszcze nie zaczęli coś czynić. Więc jak mogą powiedzieć, Panie, wykonaliśmy już coś, teraz już jesteśmy nieużyteczni. Wiecie, trzeba założyć ten krzyż zawsze ci siebie, a może trzeba zapytać kogoś, kto jest już odpowiedzialny za jakąś służbę, co mam ci pomóc. Kochani, to też jest swój czas oddajemy. Oddajemy na to, aby Pan gospodarował nim. To nie ten człowiek będzie rządził nami. My dla Pana to mamy czynić. Krzyż to jest właśnie to, co też dla Pana czynimy, jak On nam mówi. Wiecie, Jezus powiedział o tym, że również człowiek zyska życie. Jeśli się zaprze samego siebie, weźmie ten krzyż na siebie codziennie, naśladuje go, idzie za nim, to co? Zyskuje życie. Jakie to życie jest? Przede wszystkim, kiedy ono jest? Kiedy utracimy swoje życie? Kiedy utracimy swoje życie? Czyli moje ja. Kiedy powiemy, Panie, to Ty nam dajesz krzyż, a nie my sobie bierzemy taki lekki jakiś dla siebie. To, co my chcemy robić, tylko to, co Ty chcesz. I Duch Święty będzie mówił. Duch Święty nieraz nam mówił, co mamy robić. Ale my cały czas omijaliśmy ten kamień, jak ten młody młodzieniec ominął ten problem. Ominął ten problem. Wiecie, słowami Mateusza 6:33 wszystko będzie nam dodane dopiero wtedy, kiedy zaczniemy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A więc to życie wtedy przychodzi do człowieka. Dalej, słowami Mateusza 11:28-29 jest odnalezienie ukojenia dla swojej duszy i jest to możliwe tylko po tym, gdy weźmiemy na siebie jarzmo Jezusa. Jarzmo na Jezusa. Wtedy to ukojenie przychodzi, to życie przychodzi. Bez owej utraty życia dla siebie nie ma prawdziwej duchowej radości. Dlatego nie ma też radości. Kiedy śpiewamy, nie ma radosnych modlitw, cieszenia się, nie ma podnoszenia rąk, tak jak tutaj dziewczyna się modliła, radując. Czym bowiem jest zyskanie życia, o którym mówi Jezus? On wyparł się samego siebie. Pamiętamy, Jezus wyparł się samego siebie. Drugi rozdział Filipian o tym mówi. Stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. I był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, najbardziej haniebnej śmierci. Dlatego Bóg go wywyższył, widzicie? Dlatego go Bóg wywyższył, dlatego go obdarzył imieniem ponad wszelkie imiona, że zgina się na jego imię wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, kiedy moc jego przychodzi. Takie ma imię. Zyskał je dlatego, że właśnie uniżył samego siebie. Wziął ten krzyż, nie wahał się. Walczył do ostatka, jak mówiliśmy. I nie zaparł się. Nie zaparł, bo nas ukochał. Czy my nie powinniśmy go ukochać? Właśnie tak. Panie, to Ty za nas umarłeś na krzyżu? A ja mam się teraz nie zaprzeć samego siebie? To ja mam z miłości dla Ciebie nie dźwigać też krzyża, który mi dajesz? Coś, co może nie lubię, ale dla Ciebie wykonam, abyś mi dał tylko siłę, chcenie i wykonanie. Biblia mówi, że Bóg nam daje. Widzicie, Bóg nam to wszystko daje z łaski swojej.
on wyparł się samego siebie, doniósł krzyż aż do momentu, gdy powiedział: wypełniło się to, po co stał się człowiekiem. Cóż takiego miał Jezus, co można nazwać zyskaniem życia? Po pierwsze, wolność od grzechu. To nam dał, wolność od grzechu. Wiecie, wiele chrześcijan, kiedy ewangelizuje, mówi: uwierz, zobacz, jak fajnie, radość, podskakiwać można, a to, a tamto, słuchaj, wesoło, chodzić jak się chce, ubierać się jak chce, kolczyki, nie kolczyki, różne rzeczy. No wiecie, tylko nie ma nawrócenia. A jeśli nawet mówi: nawróć się, to ci ludzie są troszkę zdezorientowani. Do czego się mają nawracać tak naprawdę? Przecież oni tak samo chodzą ubrani, przecież oni tak samo reagują, takie same odzywki często mają. Do czego się nawracać? To jest zupełnie coś innego. To jest zapieranie się siebie. Kiedy zapieramy się siebie, uwalniamy się od życia dla siebie, czyli od życia w grzechu. Chrześcijanin ma żyć przez wiarę dla Boga i nie martwić się o siebie, bo podczas gdy on żyje dla Boga, Bóg obiecuje sam właśnie zaspokoić jego problemy, jego troski. Po drugie, radość ze spełnienia Bożej woli. To Pan Jezus nam daje w tym życiu. Radość ze spełnienia Jego woli. To jest piękna rzecz, że jeżeli spełnimy coś, co Bóg tam pokazał, wiecie, to mam tą radość. To nie ma nic piękniejszego. Wiecie, kiedy nawet rodzice, kiedy dziecko coś spełni, wiecie, to pochwalą, dadzą mu nawet jakąś nagrodę. Dziecko wtedy się cieszy, przytula się. Ja to zaobserwowałem. To jest piękne. Wiecie, to jest piękne właśnie patrząc na spełnione dzieła, które wykonaliśmy w Panu, czyli wychowanie dla Pana dzieci, prowadzoną przez wiarę i dla Boga pracę, wybudowany dom, który gościł dziesiątki gości wierzących, ręce, które niezliczoną ilość razy pomagały, zniszczono od ciągłego czytania Biblię. To jest to wszystko, wiecie, w Panu. Piękna rzecz, że zabieramy się samego siebie, a to jest dla nas też życiem, wspaniałym życiem. Kiedy otwieramy właśnie te domy, chociażby nawet. Wiecie, to jest piękne, że kiedy mamy teraz więcej troszeczkę tego miejsca w domu, jakże to cudownie gościć ludzi, być z nimi, rozmawiać o Panu, modlić się, otwierać ten dom dla innych, ale nie po to, żeby siać tam zło. Właśnie tak z żoną chcemy właśnie, żeby ten dom stał się takim domem też modlitwy, takim domem wypełnionym. Wiecie, tamten ogarnialiśmy, a to jest dużo i teraz potrzebujemy dużo modlitwy, żeby ten dom wypełnił się całkowicie. Czasami jeszcze czuliśmy się zagubieni w tym domu. Nie ogarnialiśmy tego, ale teraz już powolutku to wszystko zaczyna tak naprawdę wypełniać się Duchem Bożym. Dalej, Jezus, co można nazwać zyskiem życia właśnie, jest po trzecie właśnie bliską społeczność z Ojcem i Synem i Duchem Świętym. To jest też zyskiem, to jest życiem, że mamy z Nim bliską relację, że On do nas mówi. To właśnie to, że dźwigamy ten krzyż, to możemy mieć prawo mówić ludziom: przyjdź do Jezusa. On może rozwiązać wszystkie twoje problemy. On zmieni twoje życie. Zmieni twoje życie. Powinniśmy im jednak wytłumaczyć, co przez to rozumiemy. Wyjaśnić, że nie chodzi nam o wolność do grzeszenia, do bezkarnego spełniania własnych zachcianek z poczuciem błogosławieństwa od Boga, ale że raczej chodzi nam o wolność od grzechu, która wynika z upamiętania, czyli zaparcie się samego siebie, radość ze służenia Bogu, która wynika z noszenia krzyża. W końcu o społeczność z samym Bogiem, który błogosławi nasze posłuszne Jemu w wierze prowadzone życie. I ktoś może rzeczywiście powiedzieć, że to jest nieatrakcyjne. Ale kochani, tak jak jest i z perzem, który wyrasta, i ze zbożem. Wiecie, że one są podobne? Listki perzu są podobne,
też do zboża. I to będzie tak, że tak naprawdę ci, którzy są Pana Jezusa, oni urosną jak te zboże. Ci, którzy są perzem, to zostaną. I tutaj będzie dla nich zawsze nieatrakcyjne życie, które właśnie polega na tym, aby zaprzeć się samego siebie. Czy rzeczywiście chodzi nam o to, o co chodziło Jezusowi dla naszego życia? Czy rzeczywiście wciąż tak, jak On, pojmujemy chrześcijaństwo? Czy też zrobiliśmy własną Jego wersję bez upamiętania, bez zaparcia się samego siebie i krzyża? Wersję, w której nazywamy emocje duchem, służenie sobie służeniem Bogu, spełnianie swoich zachcianek błogosławieństwem? Na pewno Bóg się z siebie nie będzie naśmiewał, kochani. I to wyjdzie. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała, z ciała będzie rządź skażenie. Kto sieje dla ducha, będzie żywot wieczny, żoł. I z tym właśnie tak nas zostawiam. Ale powiem wam, jest tylko taka zachęta, że warto iść. Pan Jezus jednak mówi o tym, że tacy ludzie będą mieć życie. Tacy ludzie właśnie, którzy zaparli się samego siebie, będą mieć życie. Czy to nie jest dostateczna zachęta? Ja myślę, że jest dostateczną. Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że to jest najważniejsze. I dla nas powinno to wystarczyć. Dla nas. Także jest to zachęta również dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, że nie wszystko, co się świeci, jest naprawdę dobre. Że to, że jest krzyż, że to boli, to też jest to bardzo dobre właśnie dla nas samych, bo ono nas, właśnie ten krzyż, co boli, oddziela od tego świata. I jeśli umiemy się modlić, oddawać to Panu wszystko, co nas boli, to Pan przyjdzie i nas będzie błogosławił i nam da siłę. Pamiętacie, Jezus w Getsemane, gdy się modlił, co się stało? Bóg przysłał anioła umacniającego go. Pamiętaj, kiedy będziesz te przeżywał trudne chwile, rozterki, trudności. Kiedy zaczniesz się modlić, wołając prawdziwie do Pana, nie 5 minut, Bóg nie odpowiedział, trudno, odchodzę, nie idę, nie służę. Nie, to nie jest 5 minut często, kiedy takie masz pokuszenie. Kiedy się będziesz modlił, Bóg przyśle anioła, bo zobaczył w tobie, że ty naprawdę chcesz iść za Nim. I teraz takie pytanie, czy naprawdę chcesz iść za Panem Jezusem? Czy naprawdę chcesz iść za Panem Jezusem? Czy naprawdę chcesz iść za Panem Jezusem? Bóg nie chce, żebyś się bawił w chrześcijaństwo. Ani ja, ani ty. To nie jest zabawa, kochani. To jest walka o życie. Walka o życie. Czy i wy chcecie mnie opuścić? Jezus powiedział. Czy wiedząc o tym krzyżu, czy nadal chcecie iść za mną? Ale tak jak powiedziałem, czyli naśladując mnie, iść na górę, często na górze, wywyższony, to znaczy co? Ludzie widzą nas. Bo ten, który nic nie chce palić, nie chce pić, nie chce tego, nie chce tamtego robić. Widzą nas. Widzą, że jesteśmy inni. To takie trudne do zniesienia, bo nie wtapiamy się przecież w środowisko świata. Jesteśmy inni, wyśmiewają nas, obgadują. Czy nadal chcesz iść, tak jak Jezus powiedział? Niech cię Bóg błogosławi, kochany bracie, siostro, niech przyjacielu. Niech cię Bóg błogosławi, abyś miał tą ochotę pójść za Panem. On cię dzisiaj zachęca i niech cię Bóg rzeczywiście wzmocni tak, abyś szedł za Bogiem. I chcę powiedzieć tak, że ten krzyż to też coś oznacza. To jest to upamiętanie, odwrócenie się od tego, co złe. I dzisiaj możesz coś zrobić więcej. Jeszcze możesz na tym miejscu coś zrobić, załatwić sprawę. Jeśli pójdziesz do domu, masz różne obrzydliwości, kasety, różne czasopisma, inne rzeczy, wyrzuć to. Wyrzuć, jeśli masz jakieś demoniczne bajki, jakieś inne filmy, wyrzuć to. Wyrzuć to. Bóg będzie widział, że bierzesz krzyż, że tego nie chcesz czynić. A to cię nie będzie już kusiło.
Bo możesz powiedzieć, a Panie, jeszcze niech sobie będzie, bo to tyle kosztowało, a ja już nie będę tego brał. Ja Ci mówię, że będziesz za jakiś czas znowu. Bo taki jest człowiek. Lepiej wyrzuć. To jest też błogosławieństwo. To jest oznaka, że jedziesz za Panem. 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Czarnoksiężnicy, gdy się nawracali, oni co robili? Znosili księgi, w których były różne zaklęcia. I co? Palili. I Słowo Boże rosło. I Słowo Boże rosło, tam jest napisane. I Słowo Boże rosło. Kim? W nich również. I dlatego w Tobie będzie rosnąć. A jeżeli będzie w Tobie rosnąć Słowo Boże, to będzie rosło życie. Życie, bo w Nim było życie, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. A życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, ciemność jej nie przemogła. Widzimy, do czego nas Jezus powołuje. Do życia, kochani. I zostawiam Was z tym. Niech życie wypełni każdego z nas. Nasze domy, nasze rodziny. Ja błogosławię Was, błogosławię Wasze rodziny tym słowem, które dzisiaj było głoszone, i ten zbór. Chwała Bogu.